Patrzcie, promują tutaj BitCop, polską grę, pączkami. Super sprawa. Kacperku, no warzywek nie zjadłeś. Ser, jaki został marcheleczka. Wyruszamy dzisiaj na E3, czyli targi gier komputerowych w mieście Los Angeles, które znajduje się kawałek za Czechami. Pomyślałem sobie, że dźwigając ciężary jeszcze uatrakcyjnić sobie życie i nagrywać to wszystko. O cholera! Konkurencja zostawiła pułapkę. Patrzcie, jazda bez trzymanki. Kolejna pułapka, ale nie damy się, musimy dotrzeć na E3. To jest ważne. Tak naprawdę to dostaliśmy już zaliczkę za dietę, więc głupio byłoby ją oddawać, bo ja już całą wydałem na głupoty. Kacper, spakuj do podręcznego bagażu, wiesz, bo może nam się przydać. No. Tylko tam było napisane, że tylko takie duże mogą być. A, będzie dobry do cięcia materiałów. Wróćcie. Problemy z pompką. Nie, ty nie machaj, jedziesz. Właśnie wyruszamy na targi E3. Podjedziemy sobie taksówką, bo trochę daleko to jest jednak. Jest overboarding, więc jeden z nas musi zostać. Wybierajcie. Jak zagłosujecie na mnie, to będę występował w materiałach w samych buksekach. Pani na mnie krzywo patrzyła! Pamiętajcie, pasy trzeba zapiąć, bo jak nie zapniecie, to kierowcy będzie tak morgało. Gotowe. Żegnaj Polsko! Pan powiedział Fallout, akcenty dla graczy są miło, że tak zaznaczyli nasz pas. Patrzcie, widać, że ziemia jest okrągła jak nic. Kłamie. Jak idę do pracy, to nie czuję, że jest okrągła. Jak mi to wytłumaczysz? Mogłoby tak być, że część ziemi jest tylko płaska, a reszta jest okrągła. No, co będzie na obiad? Wziąłem sobie czaj kole. Tu są takie specjalne sztućce, wyglądają jak metalowe, ale są z plastiku. Można by tak, wiesz, zagrać, że tak wyginam metal. Jak robili tą scenę z Matrixa, bo Keanu Reeves był w stanie telekinezą tylko wyjąć plastik, nie prawdziwy metal, więc miał plastikowy sztuciec, który wygląda jak metalowy, i on go wtedy wygrał. No, to był ostatni schabowy przed wylotem. Patrzcie, jak Kacper smarka. Wow, to jest jak Nintendo Switch takie duże. Zaznaczyłem, to jest nasz, tutaj jest nasz Quest. Nawet SOS tutaj jest, znany polski twórca gier. Zdrowie. Idziemy. Idziemy. Patrzcie, telewizja Radom. Profeska. Będziemy nagrywać drugą część filmu Twin Cities Today. Odwiedzimy dużo, bo Los Angeles, Akron, Chicago. O kurde. Generalnie telewizja Radom ma lepsze wyjazdy niż my, no, bo my jedziemy do jednego miasta. Tutaj nasz ekspert od technologii właśnie ogarnia. Słucham. Nie jestem pewien, co to jest. Czy to jest pilot? To jest masażer. Tutaj to już jest taki Prije 3 pokaz. No. Gdzie jesteśmy zaproszeni, no my mamy specjalnie to siedzenie. Czemu wybrałeś znaną markę Bubas? No ta mechanika, powiem, że całkiem ciekawie się prezentuje tak na pierwszy rzut oka. No i przede wszystkim to, co ja lubię najbardziej. Co ja lubię najbardziej, Her? Narrację przez otoczenie oczywiście. Jakbyś ocenił poziom techniczny, szybko działa na tym komputerze? Znaczy jest 60 klatek. Nowe przygody Bubas, Peanut Frenzy, zobaczyliście to pierwsi na TV gry. Zniszczony przez ostatnie miesiące.
Fajnie się leci. Zapytam cię za 10 godzin. Wow! W naszym obiadku mamy danie główne w postaci kurczaka z ziemniakami. I mamy też sałatkę. Myślę, że to jest węgierska. Nad Balatonem. Miny z oglądania filmów w trakcie lotu. Spojrzałem dwa rzędy przede mnie. Ktoś ogląda ten sam film co ja, ale już jest dalej i zobaczyłem spoiler. Idę przybić piąteczkę. Mamy tutaj minibar, który jak się już podniesie coś, to się nalicza kwota, bo jest wszystko na czujniku. Dotarliśmy do Los Angeles, do hotelu, w którym spędzamy jedną noc. Idziemy teraz spać, a jutro już zaczynają się targowe wygibasy. Idziemy właśnie na śniadanie i mamy tu bardzo ciekawą plakietkę, nie przeszkadzać. To jest to selfie, fashion selfie. O, Battlefront. No. W naszym ulubionym miejscu, czyli Pantry, była duża kolejka, więc przyszliśmy budynek obok. Nie wiemy, co tutaj będzie. Tawerna. Tradycją tutaj jest to, że dostajesz te drinki pieczone z koziej skóry na... Ze śniadaniem jest tak, że nie można przesadzać, trzeba po prostu tak jakoś... Jeść. Dobrze zamówić, żeby się nie przejeść, także w Stanach z tym nie ma żadnego problemu. A Kacper ma jeszcze do tego małe, skromne plastry bekonu. Trochę się pomyliłem, okazało się, że pancakes jeszcze mam osobno. To jest właśnie śniadanie typu zjedz i zapomnij. Już nie musisz potem myśleć o jedzeniu przez 24 godziny. Strasznie ciężko się idzie po takim śniadaniu. Wchodzimy teraz na imprezę Electronic Arts EA Play. Jak widać na imprezie jej bardzo przyjemnie, pies, zabawy z psami, z pieskiem. Jej postanowiło się chyba zrekompensować za nieudaną premierę Titanfalla 2 i na wejściu oglądamy to. Bardzo dziwna rodzina. Kacper grzebie w torbie, wyciąga laptopa, będzie montował pierwszy materiał. Tam jest, jest tam. Do zobaczenia po drugiej stronie. Kręcimy pierwsze materiały z konferencji. Pierwszy materiał w zasadzie już mam dość. Nie żartuję, super jest. EA Play to impreza, na którą mogą też wejść po prostu gracze, z tego jak rozumiem. Więc już teraz po tej głównej konferencji ustawiła się spora kolejka do wejścia. A ja decydowałem kupić karty internetowe, znaczy karty SIM z internetu. Tam jest. Patrzcie, prawdziwy fan Star Wars. Kacper właśnie ograł prędkość. Potrzeba prędkości. Potrzeba prędkości, zapłata. Impreza na EA Play trwa w najlepsze. Jazda! Mam nadzieję, że zabrzmiało naturalnie. Starałem się. Panie, tu trzeba strasz, tu się coś kopci. LA! Nas przyjechał, ale nas już tu nie ma. Widziałeś kiedyś taki długi samochód? Nigdy w życiu. To Kłas właśnie, wiesz, przyjechał tym. Może spotkamy go, to nam się da przyjechać. Fajnie. Jedziemy teraz do właściwego mieszkania, bardzo ładnie dzisiaj. No, jak się włącza prysznic? Tutaj trzeba zrobić tak. I za to pociągnę. No to ja bym powiedział, że to na dole, nie? Że... To też na dole jest odpływ, to już sprawdziłem. Ale mamy za to dwie pralki i telewizor w łazience mamy.
jeszcze trzeba się posilić. Tu są takie zraszacze i zraszają rzutkiewki. Niesamowite. O, to są te club size. Tak wygląda polskie masło typowe, a teraz wersja amerykańska. Polski ketchup. Amerykański. Amerykański. Skromna kolacja, jak zawsze. Wygląda jak klocki ziemniaczane, a to jest mięso i jest zajebiste. Kacper, warzywek nie zjadłeś.